Wieczory odwykowe. Wznowione. Dzień dobry. Znowu. Jestem Martin Dechowicz. Tak. A ze mną w studiu jest nikt. Oprócz tych ludzi, którzy nie są w studiu, to nie ma nikogo. Nie są w studiu, bo są na czacie. A wieczory odwykowe to jest taka odmiana strony www.odwyk.com, która różni się końcówką, bo to jest odwyk.tv. I różni się tym, że tutaj gadamy na żywo i wieczory dodatkowe są we wtorki, wieczorem po nagraniu głównego odcinka. Zaczyna się to wszystko od 8. Najpierw gadam, nagrywam odcinek odwyku, taka jest procedura, a potem jest przerwa piosenki, dzisiaj była ateistyczna, taka, jednego pana, co mu się nie podobało, że był Bóg z Biblii, dlatego, że go nie lubił, to stwierdził, że on nie istnieje. Tyle zrozumiałem z piosenki, nie wiem, czy dobrze rozumiem. Chyba tak. No, a potem właśnie jesteśmy tu i gadamy. I można dzwonić i należy. Zadzwonić i się pogadać. Dzisiaj był odcinek o tym, czy Bóg jest na Cyprze. I najpierw było właśnie dużo gadania o tym, że koniec to jest ważna rzecz. I żeby żyć tak, żeby pamiętać, że wszystko ma koniec. Ma koniec. I to, bo ja uważam, że to, dużo zmienia. No i słucham sobie ludzi, co mówią na czacie, ale mam nadzieję, że ktoś zadzwoni, bo jak nie zadzwoni, to będą dzisiaj krótkie wieczory odwykowe, bo mi się nie chce czytać i gadać do napisów. Niech ktoś zadzwoni i mówię jak. Dzwoni tak, że bierze Skype i wbija odwyk.com i dzwoni. I potem jak zadzwoni, to ja go odbiorę, o na przykład tak jak teraz i... O, działa! Albo nie. Działa? Działa! Cześć! Cześć. Ktoś ty? Słuchaj, trzeba gadać na jakiś narzucony temat, czy znaczy o tym, co było, czy jest dowolność? Dowolność, jak zawsze. To wspaniale, to jest na żywo. Bo tak cię zacinało, że powiedziałem, a walę to w cholerę sobie pospanę, jak będę jechał do szkoły. I słusznie, można zawsze na stronie to zobaczyć i posłuchać. Jeszcze no i przeczytaj, co ludzie pisali. Martin, ja mam do ciebie najpierw taką sprawę. Dawaj. Weź się nie wygłupiaj z tym odwykiem. No bo ci powiem tak, znaczy? Ja bardzo wierzę, jestem niemal przekonany, że 10 sprawiedliwych się znajdzie w odwyku. Ale czy znajdzie się choć jeden sprawiedliwy na Poczcie Polskiej, czy na Poczcie Polskiej, który dowiezie to na czas? Dla tych, co nie wiedzą, o co chodzi, bo to jest kontynuacja odcinka, ja powiedziałem, że nie będzie następnego odcinka, jak nie dostanę 10 widokówek. Jak się nie zbierze. Zebrały ja się mówię, już najlepiej zrobić właśnie przyszły. Taki testowy, bo rzeczywiście, jak pani Grażyna stwierdzi, a ja sobie dzisiaj posiedzę, no to... No, to co? No? No to nie będzie odcinka. Nie będzie. I w ogóle nie będzie. Nie, no poważnie, a ty, ciebie to dziwi, że tak robię, czy nie? Czy może ja przesadzam? No, ja bym na twoim miejscu dał jeszcze taki czas rozbiegowy jednego odcinka, bo faktycznie trzeba brać poprawkę na panią Grażynę. No, trudno. To niech się ktoś... Nie, dobra, ja nie będę. Nie. Tydzień wystarczy, spoko, to są widokówki, ja nie samochodów się nie przesyła do Nowej Zelandii, tylko widokówkę, więc bez przesady. No, co, ludzie sobie nie poradzą? No. Róża mówi na czacie, że ej, to nie jest nawet żart, od 2 tygodni paczka do mnie trafić nie może. No dobra, ale to jedna, nie jak przyjdzie 20 osób, to chyba 10 dojdzie. O, dostałem herbatkę. O, herbatka w kubku. Ty mów coś, Krzyszmanie. Ja mam coś mówić, tak? Oczywiście. Okej, okay, no to ja ci chcę jeszcze pocieszyć i powiedzieć, że odwyk się coś przydaje, no bo no kurde, no dzięki temu odwykowi to taki sam Krzyszman, no to wiesz, gdzie on był. On był w różnych rzeczach, był od martinizmu niereformowanego, bo tak się nazywał pierwszy mój odłam chrześcijaństwa. Przez katolicyzm dotarłem do chrześcijaństwa, więc to jest. To no, się no ale droga. Okay. To jest też wina ludzi przede wszystkim, bo to jest fajne miejsce tutaj, że tutaj są ludzie i to jest naprawdę. No właśnie, ja tak myślałem, że są, a teraz to ja już nie wiem, czy są, bo. Hej, nie, ale to była naprawdę hamowa. Ja muszę o tym będę powtarzał, bo. Gadaliście wy, ja tego nie wymyśliłem. Ludzie wymyślili, słuchacze, że wyślą blance widokówkę. Ale Martin, patrz, i dupa. Przykład... No dobra, jedna no. Nawet nie przyszła. Ale bo patrz, bo na przykład nie wiem jak inni, ale ja szczerze mówiąc często leję na ten twój blog i go nie czytam, no to nie wiedziałem. Więc inni może też tak robią, no. Inni tak, ale ci co czytali, ci co powiedzieli, że przyślą, to o nich mówię. A, no chyba, ja. Że tak.
No come on, tak. Że nikt, ja nie mówię, że ma, wiesz, tego słucha parę tysięcy ludzi, ale no wśród paru tysięcy ludzi zero? No to dziwne jakieś, nie? Czy to widać? Dzisiaj przyszedł mail od pastora Blanki, o, i przyszła taka karteczka, widać teraz na ekranie, że wyłączę na chwilę czata. Nie wiem jeszcze, co tu jest dokładnie, bo dopiero teraz przyszło. You helped make this a year of miracles. Czyli pomogłeś zrobić to... Dlaczego tak dziwnie? Pomogłeś sprawić, że jest to rok cudów. No. No jest to trochę rok cudów. Jakaś dziewczynka w Meksyku, która mieszka w rodzinie, co ma ile tam? $80 na miesiąc, na całą rodzinę do życia, nie? Nagle znalazła takich ludzi gdzieś tam w Polsce, którzy jej pomagają ten, no, zdobywać wiedzę, edukację, jakieś uczyć się kontaktów z ludźmi normalnie, o Biblii się coś dowie, o Bogu, że ktoś ją lubi, że zależy komuś. No to jest w tym coś takiego fajnego. I wy możecie być częścią tego. I mnie to naprawdę załamało lekko. Że tak mało ludzi chce w ogóle być częścią czegoś takiego, wiesz, ważniejszego, nie? Niż tylko tam praca codzienna, no. No to jest fakt, bo teraz jak na to patrzę z boku, właściwie teraz, jak to przeczytałeś, to zobaczyłem, to ta Blanka to, wiesz co, no ja to tak zawsze traktowałem tak lekko pobocznie się przed nami i jestem niedobry z tego powodu, wiem, ale no to faktycznie... No nie, no to tak, tak, no bo my jej nie widzimy, nie? Ona jest daleko, to wszystko jest przez internet, jeszcze z 3-miesięcznym opóźnieniem, ale... Tak naprawdę, to jest dziewczynka, no taka żywa, no, ona tam naprawdę mieszka, to nie jest jakaś ściema, to nie jest jakiś tekst w internecie znowu, bo to przez ten cholerny internet my nie widzimy, że my mówimy o prawdziwych ludziach, nie? No ja, ale... No, to szkoda. No szkoda. Dlatego te widokówki. Co ty myślisz o Cyprze? Czy Bóg jest na Cyprze dzisiaj, w dniu, kiedy bankrutuje Cypr, albo ludzie zostają okradzeni z oszczędności? Jedno z dwojga. No wiesz co, ja ci powiem tak, że Bóg jest oczywiście wszędzie, ale to zna każde dziecko potem, po pierwszym roku nauki religii w szkole. No. Ale moim zdaniem, no co, no Bóg tak sobie patrzy z boku na to, no i myślę, że jest te pojęcia, że tak patrzy sobie na to z boku, chociaż może nawet to z tyła, nie wiem, ale może raczej patrzy z boku i wykorzystuje, i myślę, że on się miesza w te takie tragedie pojedynczych ludzi i próbuje z tego zrobić coś dobrego. Co wydaje. Dobrego próbuje zrobić, bankrutując Cypr i ciągnąc za tym całą Europę? No wiesz jak co, dobrze no, pójdzie. Zawsze, znaczy w dużej liczbie przypadków Biblii musi się stać coś niedobrego, żeby później się stało coś dobrego. No ale patrz, nie masz wrażenia, że ile ostrzeżeń było, że Bóg ma tego, coś mu się nie podoba, nie? No bez jaj, w Polsce już był tak spektakularny, spada samolot z wszystkimi rządzącymi, z większością, dużą ilością, nie? I nikt nie patrzy na to od strony tego, a może to Bóg w tym był, od strony Boga, może to był znak, ostrzeżenie. Ale poczekaj, ale kto w Polsce ma na to patrzeć? Wiem, kto może patrzeć. Ci, co gadają o Bogu w kółko. Że oprócz normalnych chrześcijan mogą na to patrzeć pisuary. Ale pisuary są święcie przekonani, no. że ci, co spadli, to byli wspaniali ludzie. Więc w opinii dosyć mocno publicznej to nie jest dla bardzo możliwe. Ale co powiedzieli o Bogu? No więc oni byli tak wspaniali ludzie i Bóg, kochając ich, sprawił, że ich wszystkich zabił, tak? To jest ta ręka Boga. No właśnie. Jak oni sobie to tłumaczą w ogóle? No cóż. No. Nie, no faktycznie, można takie rzeczy dopatrzeć, ale no... Takie rzeczy się chyba zawsze działy, nie? Tak, ale no działy się i no. Zawsze miały znaczenie jakieś, tylko że ludzie nawet nie próbują już, jakby to było takie, nie masz wrażenia, że my się boimy pomyśleć, że to Bóg zrobił, to nieszczęście? Każdy się boi powiedzieć to głośno. No tak, na pewno. Patrz, ja powiedziałem w którymś odcinku, że Bóg zesłał Holokaust. Wiesz, jak... No. Jakie to reakcje wzbudza? Tak, wiem, i do tej pory w niektórych podcastach cię jeszcze na to jadą. Ale nie ma innego wyjścia. No jaka jest alternatywa? Bóg przespał Holokaust? Ja się akurat zgadzam. Bóg musiał zesłać Holokaust, tak. Albo Boga nie ma tego z Biblii, albo Bóg to zrobił. Albo Biblia nie ma racji. No jedno z dwojga, no nie da się tego pogodzić. No sorry.
Nie no, jeszcze można brać takie podejście typowo katolicko-popularne, że tak Bóg sobie siedzi, patrzy, o fajnie, Żydów mordują i tak później no stało się. Ale to nie jest Bóg z Biblii, to w ogóle nie jest Bóg, to jest jakaś popierdółka, nie Bóg. No dobra, zapominam w takim gadaniu o tych katolikach i pisuarach, że mówimy o Bogu. Nawet, patrz, to nawet nie jest katolicki Bóg, z żadnego odłamu katolicyzmu, no bo przecież to jest potworna popierdółka, to jest Bóg, który... Co? Albo olewa wszystkich ludzi, swój własny naród olał, zapomniał w ogóle, że go miał, że nie zwraca uwagi, że miliony ludzi giną, nie? Albo no. Co? Albo nie wiem, albo mu nie zależy, albo nic nie może zrobić. No to w obu wypadkach to jest taka popierdółka, że nie ma sensu w ogóle się zastanawiać, czy chcesz być takim Bogiem, czy nie, nie? No w sumie racja. Ale uważam, że takie większe znaki trzeba interpretować, nie? No ale. Więc jak interpretujesz to, co się dzieje na Cyprze? Co to znaczy z punktu widzenia Boga? Z punktu widzenia Boga, no więc tak. Ja też nie wiem, co się dzieje na Cyprze, nie? Ale jeżeli ludzie są. Może to jest jakieś ostrzeżenie w sumie, tak samo jak się działo kiedyś, nie? Może. Nie wiem. Ja ci wyjaśniam, co się dzieje. No co się dzieje? No. Cypr musi spłacić dług zaciągnięty w wysokości 10 miliardów euro i nie ma. Więc... A to myślisz, że Bóg jest taki, że mówi, o, pożyczyliście i nie oddajecie, no to teraz wam dowalę. No nie wiem, a ty mi powiedz, co uważasz, że co się dzieje. No w tej sytuacji pomysł jest taki. Unia da na ratunek, żeby spłacić... Ale pod warunkiem, że Cypryjczycy zabiorą 10% mniej więcej tego, co wszyscy mają w oszczędnościach w bankach na Cyprze. Czyli wszystko, co sobie zgromadziłeś, zapracowałeś, to 10% tego nagle zniknie z dnia na dzień. Taka jest alternatywa. Jak tego nie przegłosują z kolei, to Cypr będzie niewypłacalny, więc wyrzucą go, nie dotrzyma umów. O, jesteś, masakra się będzie, a jeszcze gorzej będzie tak naprawdę. Większe długi będą niespłacalne. Poza tym lawina się zrobi, taki efekt lawiny. Banki zbankrutują banki po prostu. Ogłaszam banki niewypłacalność cypryjskie, więc ludzie i tak to stracą, co tam mają. Ale że jak banki ogłoszą niewypłacalność, to wszystko, co było zależne od tych banków, też będzie miało problemy i tak może dojść wszędzie na całą Europę potem lawiny. No, więc to jest dosyć poważna rzecz. Jest poważna rzecz. No. I co? Bóg przez to mówi. Wiesz co, no to jedyne wyjście, jakie ja na przykład tutaj widzę, to jeżeli już tak interpretujemy to, no to moim zdaniem jedyny sens, żeby to połączyć wszystko, to no. Jest dlatego, że Bóg widzi, że ogólnie żyjemy sobie tak mamy, że ludzie tak sobie żyją, mają go w dupie za przeproszeniem, i tak mówią, że my jesteśmy, wiesz, no, tak, mówią, bycie nominalnym chrześcijaninem i posiadanie go głęboko w dupie i w ogóle upadek moralny, to według mnie jest takie jedyne, z czym to może się wiązać, bo... Ja myślę, że gorzej jest, że ludzie posiadają Boga płytko w dupie, a nie głęboko, i to jest najgorsze chyba. No bo, wiesz, jakoś mi nie przeszkadza. O, ludzie mają takie podejście do Boga, nie przeszkadza nam, niech sobie będzie. To jest... No. Obraźliwe już w jakieś w ogóle takie. No ja jakbym był Bogiem, to by mnie na przykład bardzo wkurzało, jakbym ja był Bogiem i bym widział, że tutaj są normalni ludzie, którzy żyją całkowicie niemoralnie, całkowicie ten, a w niedzielę sobie tak chodzą do kościoła tak przyzwyczajenia i ja jestem dobrym chrześcijaninem. No to by najzwyczajniej się cię wkurzało. No tak, ale jak Bóg kara całe narody, całość. To jak już kara, to raczej coś, co wszyscy robią. Jakieś rzeczy, które... Aż nie robią tak wszyscy? Nie, wszyscy nie chodzą do kościoła. Mało kto chodzi do kościoła. Dobra, ale i tak uważają się tak chrześcijanie. A to różnie właśnie też. No. Dobra, okej. To ja cię zrzucę, żeby ktoś jeszcze mógł zadzwonić. Okay, a zadzwoń za chwilę później. Dzięki. To był Krzyszman, który dzwonił tutaj kiedyś dawno temu. No, tymczasem na czacie widziałem, że tutaj widzę, co się dzieje... Trochę widzę, dobra, nie widzę, ale Grabiksa przeczytałem, mówi tak, że hej, no gdzie tu jest Bóg? Dlaczego to Bóg działa? Przecież to ekonomia działa. No działa ekonomia, ja mówię, że nie działa, ale ja mówię, że
Znaczy, jedno z drugiemu nie przeszkadza. No to tak samo można tłumaczyć, dlaczego spadł samolot w Smoleńsku. No bo co, grawitacja działa, bo błędy pilota, bo wszystko. No dobra, ale z biegów okoliczności była taka masakra, takie zatrzęsienie. I tutaj też jest trochę zbiegów okoliczności i będzie na pewno jeszcze dużo więcej, zobaczymy je. Gdyś tak zbiegają w czasie. No i co, no też można nie zauważać, że to są jakieś zbiegi okoliczności, ale ja uważam, że jedno drugiemu nie przeszkadza. Ale z punktu widzenia Biblii pytam. Zakładając, że Biblia opisuje Boga prawidłowo, że Bóg naprawdę jest taki, jak mówi Biblia, to czy jedynym wnioskiem nie jest taki, że Bóg zsyła te kataklizmy co jakiś czas, jakieś coraz większe, i że za tym on stoi, jego plan, jego, on nam coś mówi przez to. Na razie ostrzega wielokrotnie, co rok, może co parę lat, od 2009 roku, od tego pierdyknięcia w Stanach, ostrzega. Długo, strasznie długo ostrzega. Już się dawno powinien zawalić ten system, a jeszcze ciągle jest. Sylwester na trzecie mówi, mamy czas ostateczny. Człowieku, gdzie tam jeszcze do ostatecznych? To jak się zawali system finansowy, to co? No to będzie jakiś ciąg dalszy dalej, ale to będzie jeden z końców, czegoś koniec, coś się skończy. Hoss się pyta, czy ja umiem rozczytać z brzydkiego pisma, czy trzeba się starać z pisownią. No rozczytam, no. Albo wspólnie rozczytamy, bo to będzie, wiesz, pokażę. Ja mówię, czytajcie, co tu jest. Róża mówi, fakt, ja bym już dawno ten grajdołek puściła z dymem. No ja też, ja bym miał dość. Jak sobie widzę, słyszę o tylu rzeczach obrzydliwych, naprawdę to... które się dzieją na taką masową skalę, nie? Nie mówię o tym, że indywidualnie ktoś komuś coś ukradł, tylko że wszyscy kradną. Wszyscy zrobili sobie z pieniędzy Boga, że wszyscy są kompletnie, olewają drugiego człowieka, który obok nich mieszka, bo są tak pochłonięci własnym zarabianiem, gromadzeniem. A ludzie dookoła nich, a tam, że na przykład mało ludzi bierze pod uwagę, że ich domaganie się czegoś za darmo okrada kogoś innego. No przecież te pieniądze się nie biorą z kosmosu. I tak beztrosko mówią, ja chcę. To jest sposób okradania przecież innych, że to jest styl życia, to jest obrzydliwe. A w Polsce dodatkowo nie ma kompletnie sprawiedliwości w sądach. I to jest jedna z rzeczy, która według Biblii Boga drażnią bardzo. Bo sprawiedliwość jest zawsze fundamentem. Tak mówi zresztą Biblia, że tron, jak to mówię, nie tron, że podstawą państwa jest sprawiedliwość, że państwo się opiera na sprawiedliwości, jakoś tak. Jeżeli tego nie ma, to jedynym, do którego się można odwołać, jest Bóg. I zawsze Bóg w takim przypadku, i to w proroctwach jest powiedziane, że jak nie ma sprawiedliwości, to Bóg wali w ryj, w łeb, karze i w ogóle. No. Więc, a my tak sobie nalewamy to, ale może warto wrócić do tego straszenia Bogiem trochę. No, cześć. Cześć. Słychać mnie dobrze? Tak. Szumi wszystko, nie szumi wszystko w porządku? Nie wiem, mam tak słabe słuchawki, że nie słyszę. A, okej, okej. Jaki jest temat w ogóle? Jest dowolny, czy... No na przykład można różnie, o czym się chce, bo to wznowienie, pierwszy odcinek Wieczoru Odekowego. Ale jakby się trzymać tematu, to by było fajniej. Temat jest taki, czy Bóg jest na Cyprze, czy nie ma. Znaczy, według mnie nie, dlatego że ogólnie uważam, że cywilizacja jest w ogóle nasza niedojrzała i w ogóle wymaganie od Boga, żeby nam pomagał w jakikolwiek sposób jest po prostu głupie, bo dopóki my nie dojrzejemy jako cywilizacja, to on nie przyjdzie i nie pomoże. Nie? No to nie chodzi o pomaganie, chodzi o to, czy on każe, a nie czy pomaga. Nie, myślę, że to ludzie doprowadzają sami siebie do takiej sytuacji. A Bóg nie stoi za tym? Słucham? Bóg za tym nie stoi? Nie mógłby powstrzymać, pomóc? Nie, według mnie nie. No słuchaj, a ty byś pomógł głupkowi, który wchodzi dwa razy do tej samej rzeki? Jeszcze jak to był mój syn i bym dbał o niego, no to tak, no nie chciałbym, żeby się utopił. No ale nie nauczyłbyś go w ten sposób. To mam go zabić, żeby go zauczyć? Nie, gdyby się zachłysnął wodą, albo chociaż chwilę by się potopił, to by zrozumiał, że... No właśnie... To się dzieje właśnie. Aha, czyli
No w sumie, no tak. Ale... No bo no? To tak samo jak, wiesz, jak dużo ludzi, którzy mają dzieci, dzieci dostają mieszkanie, no to oni nie rzucają im, nie uczą ich tego, żeby zarobić na to mieszkanie, tylko rzucają im koła ratunkowe. No tak. Albo coś gorszego, nawet psują ich i nie uczą ich dbać o siebie, być zaradnym czy coś. Dokładnie, żeby sobie poradzili, bo prawda jest taka, że no, czasy pokoju nie będą trwały całą wieczność. No, no właśnie. I wtedy co? Rodzice umrą, a taki dostanie mieszkanie i potem nie dobra, będzie wiedział. Dobra, ale poczekaj. Czy Bóg karał dawniej narody, czy nie? Czy nigdy? Czy po prostu zostawiał samych sobie tych ludzi, według ciebie? Znaczy, według mnie zostawiał samych sobie. No ale Biblia mówi, że karał. Wiesz co, ja nie ufałbym Biblii. Znaczy, nie jest to tak, że jestem przeciwko, czy coś, tylko chodzi o to, że nie ufam jej, dlatego że nie wierzę, że ona jest tak w słowo przepisana ze starych lat. No, dobra, załóżmy, że nie jest. No ale tam jest... Stary Testament składa się z trzech części, nie? Tora, prorocy i pisma. I prorocy to jest 1/3 Starego Testamentu i tych proroków jest od cholery. No to nawet jeżeli była źle przepisana, no to bez jaj, no co, 20 proroków źle skopiowali? Nic się nie zgadza tak, z tego, co... Tak, jeżeli by chcieli ludzi wprowadzić w manipulację, to skopiowaliby to źle. No ale to się spełniło, to co ci prorocy mówili. Wszystkie proroctwa przeciwko Tyrowi, Sydonowi, Babilonii, Medopersji, wszystkie wizje, które widział Daniel też, wszystko się spełniło dokładnie tak, jak było napisane. No to... Znaczy się, mam pewną tezę, ale no, nie wiem, czy nie będziesz miał mnie za chorego psychicznie. No wiem, że przepisali to później, no bo to się nasuwa wytłumaczenie, znaczy, że, nie, no, że po fakcie chodzi... spisali, tak? Nie jestem żadnym za kosmoufolutkami czy niczym, ale według mnie to... No... To jest tak, że uważam, że stworzyła nas obca cywilizacja. No, to ale to nie wyklucza, to, że Bóg stworzył? Że stworzyła nas obca cywilizacja, ale nie wykluczam, że to jest Bóg, tak? Bo nie możemy wykluczyć, że to nie jest Bóg, dlatego że no jeżeli jest... Dobra, nawet, załóżmy, dobra. Ale no i... skąd przyszłość by mieli znać? No wiesz... Pewnie mają lepszą technologię, dużo ale lepszą. Co ma technologia do znania przyszłości? A poza tym, jeżeli nas stworzyli, to oni mogliby napisać Biblię, tak? I teraz zgodnie z tą Biblią tworzą plan pewien. Który no ma coś... być, tak? Tak? Mogłoby tak być. Ja nie jestem kosmoufolutkiem, to jest oczywiście, wiesz, ja uważam... No dobra, no jest teoria, ale jakieś dowody na poparcie teraz? No, znaczy... Mi się wydaje, że jest dużo dowodów, tylko zrobił. Tylko żadnych nie masz. Nie, w 80. czy w 70. latach jakoś tak. Po prostu według mnie nagłośnili to, że przyleciała obca cywilizacja i zrobiła właśnie z tego takie science fiction, taka właśnie czysta manipulacja, że a dobra, nagłośnimy to, oni w to nie uwierzą i będzie dobrze. Rozumiesz, ale... o co chodzi. Nie. Czyli zrobili tysiące filmów, tysiące ale takich... Kto? Władze. Spielberg. I ludzie. No, na przykład, ludzie. No, Spielberg zaczął taką modę na UFO. No, Indiana Jones 4 to było przegięcie, że taka głupota, no, że... No, to już to był naprawdę masakra. Oglądałem to jakieś czaszki dziwne, czytające sobie w umyśle. I UFO nie, na już... końcu, no nie. Ale prawda jest taka, że my w ogóle mamy jakieś dziwne skojarzenie tych kosmitów, bo ja wszędzie widzę jakieś żółwie. Jak mi pokazują kosmity, to wygląda jak żół z wielkimi oczami. No jesteś. No dobra, w każdym razie, czekaj, ale... Dobra, ale schodzimy z tematu. Tak, no. Wróćmy. No i generalnie uważam, że Cypr... Myślę, że zasłużyli na to, dlatego że... Czekaj, inne pytanie. Jeżeli tam nie Bóg, tylko kontrolują coś tam kosmici, dobra, załóżmy, właśnie tylko podmienienie... Weźmy słowa. Bóg, bo mnie potem będą zabiją mnie jeszcze gdzieś na czemu? Ulicy. Nie, bo czekaj, bo zaciąłeś ale, się. Dobra, nie, niech będą ci kosmici, załóżmy, czy oni by mogli wpływać jakoś na to, co się dzieje, albo mieć jakiś tam plan, że to oni właśnie mówili, że tak, karzą ludzi za to, że są wredni. Mogliby i według mnie to działa na takiej zasadzie, że... sami doprowadziliśmy do pewnych struktur na świecie,
Czyli w zasadzie jako cywilizacja nie dojrzeliśmy, bo tak, zabijamy się, mordujemy, powodujemy wojny, powodujemy głód, w ogóle płacimy za to, że się urodziliśmy na tej planecie. No dobrze, bo to się nie zgadza. W Europie nie ma ani głodu, ani wojen, więc to chyba... Ale były i będą ponownie, prawdopodobnie, jak dalej będzie się tak działo. Ale to trzeba było za wojny karać, a teraz jak właśnie jest dobrobyt, to za co? Już się nigdy nie zabijasz, tak? Jak za co? Na przykład ludzie głupi głosują na Tuska i widać, że on na przykład niszczy w ogóle wszystko, co się Bóg tylko tam... nas zabił, bo wszyscy głosują na Tuska? Nie. Chodzi o to, że wszyscy głosują na tego człowieka i to powoduje niszczenie Polski. No dobra, ale to wiesz, to niech nam kosmici dają kogoś lepszego do głosowania, bo co to zagłosują na kogoś innego. Co ty się tak przyczepiłeś do tych kosmitów? No to ktokolwiek. Bóg. Wróćmy dobra, do Bóg. Czemu nam nie da? Uważam, że ma nas za niewiernych trochę i może dlatego. A, no to by się zgadzało. Powoduje takie rzeczy. No bo z drugiej strony, no bo ja tak, rozumiem chrześcijan, że atakują ateistów, nie? I rozumiem ateistów. Nie atakują, znaczy jakich chrześcijan? Katolików takich ogólnych, tak? No to katolicy, że atakują ateistów. Z drugiej strony rozumiem, że ateiści atakują katolików, ale nie rozumiem, jak można w nic nie wierzyć. To jest... Nie pojmuję tego. Jak to można to jest w nic... niemożliwe w ogóle, logicznie to jest niemożliwe. No dokładnie, dlatego po co oni prowadzą między sobą wojnę, jak z góry jest jedna grupa przegrana? Znaczy właściwie, co by nie wymyślić, zawsze jest dosyć głupie, nie? Na przykład skąd się wzięliśmy? No stworzył nas Bóg. I w zwierzęta, i w rośliny. No trochę głupie, nie? Tak, co wziął, tak wymyślił. No to drugie. Nie wiem, ewolucja była i wszystko, cała komórka się wzięła z prostych pierwiastków, mimo że to jest sprzeczne z chemią, biologią, genetyką. I się po prostu nie dzieje, ale też. To też głupie. No właśnie, a udowodnili ci, że ewolucja istnieje, bo jeszcze nie widziałem, żeby, nie wiem, mojemu psu skrzydła wyrosły przez 60. Nie ma, nikt nigdy nie udowodnił, nie pokazał żadnego przypadku. Nie ma ani jednego przypadku ewoluowania na poziomie jakimś takim bardziej makro. No tylko, dlatego bakterie i wirusy i tyle. Dlatego właśnie podałem przykład obcej cywilizacji, bo jest konkretnie grzebanie w naszej genetyce, żeby coś osiągnąć. Jest łączenie pewnych rzeczy. Jest... Ale to tak samo jest jakieś... No to też jest głupie. No jak? No, ale każda teoria jest głupia. Skąd się wzięliśmy, ale każde wytłumaczenie jest jakieś głupie. No co, że kosmici, których nikt nie widział, nikt nie może z nimi porozmawiać, nic o nich nie wiemy, nie ma żadnego dowodu, ale wierzymy, że kosmici przyszli, nie wiadomo jak, zalęgli tutaj życie, które nie ewoluuje, w ogóle nie występuje takie zjawisko, ale wyewoluowało i nie ma potem żadnego śladu. I co, to jest taka rozsądna teoria? Nie, ale lepsza do wiary niż ewolucja, według mnie. No bo lepiej wytłumaczyć, że ktoś cię skonstruował, niż wytłumaczyć, że po prostu ci wyrosły skrzydła. Tak? Ale to jest to samo, co teoria Boga. No też się Bóg skonstruował. Bo ja mówię, że nie wykluczam. Bo ja nie wykluczam tego, że kosmici mogą być naszym Bogiem. No nie wykluczam tego. Kosmici są naszym Bogiem. No, dawne cywilizacje właściwie w coś takiego wierzyły. Właściwie, tylko... Oni uważali za bogów, no, jeżeli to zestawić z Biblią, to tymi bogami, czy tam kosmitami, czy za kogo się tam podawali, to byli te istoty takie, no, aniołowie jacyś, według Biblii. Niewykluczone, że, wiesz, niewykluczone, że w tamtych czasach kosmici współżyły z kobietami ludzkimi, rozumiesz? Biblia mówi, że tak właśnie było. No także wiesz. To się zgadza. Biblia mówi dużo rzeczy. Tylko, że no, nikt nie wierzy w tą Biblię i to jest... Ja wierzę. To jest no, śmieszne troszeczkę, no bo ona nam daje dużo, 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 dużo rzeczy, które możemy zinterpretować lepiej niż przeciętny taki człowiek. Który się powołuje na naukę, tak naprawdę. Tak, no. I możemy zaobserwować, co się dzieje, a teraz się dzieje dokładnie to, co w Biblii. Następnym krokiem będzie głód, według mnie. Czemu głód? A nie, właściwie to tak. A dlaczego? Dlatego, że tak, zaczyna się kryzys, wszystko w Polsce drożeje, pracy nie ma, ludzie mało zarabiają. No to co, jak sobie wyobrażasz funkcjonowanie? No właściwie... Opodatkowali już umowę o dzieło, która... A w zasadzie Polska funkcjonuje dzięki tej umowie. Właściwie zdaje się, że dobrze przewidujesz,
bo jak sobie porównam, co się działo na przykład w podobnej sytuacji po drugiej wojnie, po pierwszej wojnie światowej w Austrii i Niemczech, była w 1923 roku w okolicach, była hiperinflacja, która była efektem zadłużania się wielkiego i i dodrukowali pieniądze, bo nie było wyjścia, była inflacja i to się skończyło rzeczywiście głodem, dokładnie tak, ludzie nie mieli co jeść w miastach. No, dokładnie, a jeszcze ci powiem tyle, że w ogóle tutaj obserwuję, że latają samoloty i zrzucają takie dziwne substancje. Ja kiedyś stałem... Może nie wchodzimy w te chemtrailer. Nie chodzi o to, tylko obawiam się, że to jeszcze nie skończy się tak, że nie dość, że będzie głód, to jeszcze będą chcieli ziemię jakoś skazić, żeby ludzie nie mogli hodować sobie na tej ziemi. A po co? Żeby byli, no, bo dlatego, żeby władze, żebyśmy byli uzależnieni od władz, rozumiesz? I nie jesteśmy, tak? Ale żebyśmy byli bardziej, rozumiesz? Da się jeszcze? Bardziej? A poza tym... Jak ja się mam pytać urzędnika o pozwolenie palenia we własnym samochodzie, to da się być jeszcze bardziej uzależniony? Tak, da się. Na przykład, to co mam pytać o... Pozwolenie na przykład oddychanie? Na przykład zrobią tak, że będziesz jadł ich jedzenie. Takie, jakie oni wyhodują. Ale już tak jest. Nie, przecież nie da się. Sobie... Tak, to spróbuj wyprodukować własne jedzenie i po prostu sprzedawać. Zaraz ci przyjdzie sanepid i zapyta o to, czy masz pieczątkę inspekcji, że ze sanepidu, czy spełnia wymagania i w ogóle. No dobra. Wszystko dobra. Już to jest. Dobra, przyjmuję taki argument. No ale nikt nas nie chce... głodzić, bo to jest tak jakby głodzić siebie samego, to jest bez przesady. No nie, bo widzisz, teraz jest niby wzrost populacji, jak oni w Polsce troszeczkę osób wybiją, to lepiej się rządzi mniejszością ludzi, rozumiesz? Ale to głupio. Nie ma. Dlaczego? Ale skąd te głupoty się biorą? Dlaczego się łatwiej rządzi mniejszością albo większością? Czym się to różni w ogóle? Tak praktycznie. Nie wiem, tak mi się wydaje, że do tego po prostu dąży, nie? Że, bo mniejszą ilością ludzi się lepiej według mnie rządzi. Lepiej? Jak miałbym zarządzać tobą i zarządzać twoim kolegą z boku, a miałbym zarządzać 20 osobami, to wolałbym ciebie i kolegę z boku, bo wiem, że mogę cię mieć pod pełną kontrolą i twojego kolegę z boku. No, a jak masz zarządzać 20 tysiącami i 200 tysiącami, to widzisz różnicę jakąś? Tak, zawsze jest mniej. Znaczy, są w Europie kraje, które mają tam 80 milionów ludzi mieszka i są takie, które mają kilka milionów. Jaka no to jest różnica? Zgarnijmy, 2 miliony zabijmy i zostawmy milion. No ale czym się to będzie różnić? Nie, no nie różni się, tak teraz bzdury wygaduję. No dobra, okej, dobra, bo to już jest nie na temat i w ogóle. Warto się przyznać do błędu czasami. No. Nie brnąć w głupotę. Dobra, okej. Okay. Dzięki za telefon. Jeszcze kogoś odbiorę. Nie ma żeby było o czym gadać. Na razie. Hej. Dobra, widzicie, wieczory odwykowe są kompletnie nieprzewidywalne. Hosu mówi na przykład lepiej kontrolować tłum niż dwoma ludźmi, ale pytanie ogólne dzisiaj było, czy Bóg jest na Cyprze? I na razie dużo ludzi mówi, że nie. To cześć. Cześć. Do słuchacza mówię. Cześć. Witając, a nie żegnając się. Halo? No, słyszysz mnie? O, tak, tylko cicho. No. Dobra, nie mam pojęcia, jak odgłośnić, to no, po prostu przyjmę mikrofon. Dobra, słychać cię. Okej, okay, w każdym razie trzy takie tematy mają chciałem poruszyć. Mhm. Pierwsze, to mógłbyś podać swój kod pocztowy jeszcze raz? Pokazuję na ekranie, masz. A, no, zobacz sobie. I wszyscy inni też. Yes. Wyślijcie mi widokówki, bo jak nie dostanę, to przypominam, że nie będzie więcej odwyku, bo znaczy, że nie warto po prostu. Okej, okay, dobra, to już mam. To już mamy. Dobra. Drugie, to ja się chciałem pochwalić, że już od jakiegoś długiego czasu wisi ogłoszenie, żeby do odwykowiczów na stronie nieprofesjonalistów, żeby się jakoś w Łodzi spotkać i póki co nikt mi odpowiedział. I jestem z tych grup. Tak, tak. No, chciałem jakąś taką, wiesz, mam grupkę, spotkać się, pogadać, coś takiego. Chyba mało jest ludzi z Łodzi, mało słuchaczy jest z Łodzi. Ja nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś był z Łodzi. Nie wiem dlaczego. Bo Łódź ateistyczna taka na maksa, nie? Tam nikt Biblii nie lubi w ogóle.
Jak? W której łodzi to mówisz? Nie wiem. Nie, dobra, ale to jest dobry pomysł, żeby się spotykać na żywo, więc jak ktoś jest z Łodzi, to właśnie gdzie się ma zgłosić? A, na forum. No na forum jest tam 5 czy 6 od góry temat. Link jest na stronie www.odwyk.com na dole. Tam są takie linki ogólne, techniczne. I forum jest odwykowe. Zapomniałem w ogóle, że jest. A widzisz, a to ludzie pamiętają. I trzeci temat. Trzeci temat, bo to jak właściwie jest na Cyprze? Bo no ja osobiście na Cyprze nie zamknęli banki na 2 dni. Nie. To ja wiem, to właśnie chciałem się tak... Ludzie się rzucili do bankomatów, żeby wypłacać pieniądze i skończyły się pieniądze. Tak zwane run na banki jest wtedy. I wtedy w takich sytuacjach może się zawalić cały system, bo dlatego, że banki nie mają naszych pieniędzy. Jak pójdzie panika, to no jest katastrofa potem. Gdybyśmy nagle wszyscy zaczęli panikować w Polsce i każdy by się rzucił do bankomatu, to byśmy wszyscy nagle stwierdzili, że nie ma naszych pieniędzy, no bo ich nie ma. Ich tylko troszeczkę, procent mały. Wiesz co, powiem ci tak, że na Cyprze to trochę inaczej działa, bo ludzie są tam strasznie greccy, bardzo rozleniwieni. No, i gdzie nie są? Znaczy, nie chcę obrazić żadnego Cypryjczyka, ale lekko durnawi, bo moja dziewczyna ma rodziców, którzy tam wyjechali zarobkowo na Cypr i tam od 6 lat lata mi właśnie opowiada, jak to wszystko wygląda, ich mentalność. Jak tam życie wygląda, to no właściwie tam władze to no, nad każdym interesem ma rosyjska mafia, przynajmniej na tej cypryjskiej stronie wyspy, bo północna część należy do Turcji. Znaczy coś takiego. A rząd i sami Cypryjczycy właściwie nie przejmują się za bardzo, co się dzieje na świecie, jak im ekonomia działa, bo mają dużo kasy. Ale to niczym się nie różnią od całej reszty Europy. To się ale jak im ktoś zabierze jakieś pieniądze z banku, to oni nawet tego za mocno nie poczują tam. To czemu protestują? Ponieważ nie mają co robić. Aha, wiesz co, jak masz pieniądze i ktoś ci chce zabrać tam 1/10, nie? To co, nie protestujesz, myślisz, dobra, bierz. Nie, no wiadomo, no protest, no to ja ich całkowicie rozumiem, ale pomyśl sobie, że w Polsce byłyby takie protesty. Nie, no... Jak dali następny podatek, o Jezu, no tyle to podatku. No, bo jeszcze mają ludzie co jeść. Pamiętasz Solidarność? Było takie coś. Myślisz, że to się wzięło z powodów politycznych, czy z tego, że ludzie nie mieli co jeść po prostu i nie było co kupić? Znaczy wiesz, zabraliby Cypryjczykom 20%, tak by mieli co jeść, więc też by się nie zdenerwowali. Jeszcze mają co jeść, ale się co będzie, jak przestaną mieć co jeść? Tego ja nie mówię, że to jest... coś, co właśnie, że to jest ten kataklizm. Ja mówię, że to jest ostrzeżenie i no, kto wie, a może to się przerodzi w ten prawdziwy już kataklizm, ale ja myślę, że to jest takie ostrzeżenie. Jedno z ostatnich, a może ostatnie. No, w sumie oby, ale no, tak naprawdę to z tego, co się orientuję, nie jestem w stanie stwierdzić, tak jest na 100%, że no, ci przedsiębiorcy cypryjscy, którzy na jakieś tam firmy zakładają, to od tej rosyjskiej mapy są już uzależnieni i właśnie na rosyjskich kontach Federacji Rosyjskiej trzymają pieniądze, więc tam ich to obcięcie nie rozsięgnie, a wszyscy, którzy wyrabiają coś na miejscu, nie jakieś większe przedsiębiorstwa, tylko tak ten mali farmerzy, znaczy farmerzy, wieśniacy, to głównie pochodzą z Bułgarii. No jak oni też stracą. Głównie Cyganie. I oni to są raczej biedni i nawet kont w banku nie mają. Nie da się nie mieć kont w banku, jak się prowadzi jakąkolwiek działalność. Po prostu nie wolno, nie da się. Zresztą znaczy, nawet jak wolno, to się... No zwyczajnie nie da się tego zrobić. No. Ale poczekaj, bo skupmy się na tym Bogu. Czy uważasz, że Bóg jest na Cyprze? To on no, tam miesza? Wszędzie. Czy nie? Ale czy miesza? Czy nie? No a gdzie nie miesza? Czy... No to nie wszyscy się zgadzają z tym, że to on miesza. Czy to jest jakaś kara jego za coś, myślisz, czy nie? Czy ja tutaj za dużo się w proroka bawię? Ja się zastanawiam, nie, sądzę, że to jest kara, tylko zastanawiam się za co, za co konkretnie. Czy to jest akurat za to, jak w odcinku mówiłeś, że zrobili sobie z pieniędzy bogacz? To w takim wypadku dlaczego na przykład
nie wiem, USA, Francji, nie Francja, jakieś Andory, Liechtensteiny, jakieś takich państw, gdzie też pieniędzy na pierwsze miejsce jakoś nie każe. Jak to nie każe? Wiesz, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? Bo dawno nie słuchałeś Amerykanów. Zapytaj, co się dzieje u nich w kraju teraz. Rzeczywiście, Stany to może zły przykład, ale takie małe państwa, typu nie, nawet Szwajcaria w Europie. Szwajcarzy? Jakoś... Właśnie tam jest mentalność inna. Zobacz też Szwajcar. Porównaj Szwajcara z Amerykanami, albo Austrię też. Nigdy nie byłem u Szwajcara, więc ciężko jest. A, widzisz, no. Trzeba popatrzeć, bo to się układa w jakąś całość rzeczywiście i to dziwnie... Takie bajkowe się robi, że tu są dobrzy, tu są źli. I tych, znaczy ci ciut lepsi, ci ciut gorsi. Ciut gorsi dostają w dupę ciut bardziej rzeczywiście, a ci ciut lepsi, ciut mniej, no. Znaczy wiesz, teraz nie chcę obrażać katolików, ale kiedyś sobie wziąłem taki kieszonkowy atlas świata, tam jest rozpisane, w którym kraju jest ile PKB, jaki stopień przemysłu, jakie tam religie panujące i sobie z ciekawości porównałem. I o dziwo zauważyłem, że właśnie większe PKB, większy dobrobyt i kraj bardziej się kojarzy z dobrobytem, krajem takim jest ten, który ma większy stopień protestantyzmu u siebie, a mniejszy stopień chrześcijaństwa. No, więc rzeczywiście tu... Wolności religijnej albo różnorodności takiej. No. Tak, im bliżej Biblii, tym bogatszy kraj ogólnie. No ja też zauważyłem takie zjawisko, no taka dziwna zależność jest. No mi to coś czyli mówi. Wiesz, to też się w 100% nie zgadzało, ale no... Nie, no nie w 100%, ale widać zależność i zależność jest wyraźna. Mm. No. Dobra, okej, okay, to ja odbiorę jeszcze kogoś, żeby okay. sobie pogadać dzisiaj. Na to razie. Cześć. To był słuchacz. A teraz ktoś dzwoni telefonem i ja go odbieram i mówię cześć. Ej? Cześć na odwyku. Halo, odwykuj z nami. Nic nie pytam. Mówi. O, jest, uff, dobrze. Działa. No witam. No, to co z tym Cyprem? Albo czymś innym? No witam, mówi Darek. Z Kielc, czy tam spod Kielc. Mów. Halo. No, musimy gadać przez Skype'a. Bo w okienku są opóźnienia, więc po prostu słuchaj mnie w Skype'ie. No właśnie tak, słabo słyszę, okej. Odpowiem ci na to pytanie, czy Bóg jest na Cyprze, bo to długo trwa. Na tym się dowiemy, bo na pewno jest, bo tam podejrzewam, ludzie sprawiedliwi są. Jezusa wierzący i naśladujący go. Tak no, mi bardziej chodziło o to, czy to, co się tam teraz dzieje, to złe rzeczy, czy to też od Boga pochodzi? Złe rzeczy. No. Złe rzeczy. Odpowiem ci też, ale pewnie czy jest Bóg w Watykanie. Watykanie? Mhm. O, teraz myślę, co to może znaczyć. Co masz na myśli? No pytam, czy... Bóg jest w Watykanie, jak jest na Cyprze. A, czy jest? To czy jest w Watykanie? Czy jest w Watykanie na tej samej zasadzie, jak jest na Cyprze? W każdej zasadzie, no. Jeżeli nie, no jest niewątpliwie. No, jeżeli go nie ma, to w żadnej chyba, no. Nie, no jest, tylko pytanie, co tam robi. O to chodzi. Aha. No, też lepsze pytanie, a co tam robi? Ja nie wiem, bo ja akurat z Watykanu nie śledzę. Podobno papieża wybrali teraz. Znaczy nie wiem, bo telewizji też nie mam, ale wiem, że w kółko o tym gadali. Przez parę dni w ogóle żadnych innych newsów nie było, bo wybrali Franciszka. Dobrze mówię? Papieżem. No nazwał się Franciszkiem, a jak tam na imię miał, to nie wiem. W sumie no to niech się... Ja uważam, że każdy się może nazywać jak chce, więc proszę bardzo, może być Franciszek. No... I nie wiem, czy to od Boga pochodzi, czy coś? Ten Franciszek? Nie, no to z ciebie zapytałem, bo wiesz... Ja nie wiem, nie znam Franciszka. Wiesz, są różne rzeczy Bóg tam wyprawia i nie jest nigdy nic tak... Albo, o... No Bóg patrzy na ludzi, a nie na instytucje. To znaczy nie ma czegoś takiego nigdy, że instytucja ma pieczątkę zła instytucja,
I niezależnie od tego, co ci ludzie w tej instytucji robią, Bóg już zawsze się kieruje tą pieczątką. No nie, bo wszystko się może zmienić i Bóg ocenia postępowanie ludzi. Zawsze tak było, zawsze w Biblii tak robił. Nie było tak, że jeden naród był naznaczony jako zły naród, a drugi był dobry naród. Tylko zależy. Ludzie się poza tym zmieniali i Bóg też zmieniał postępowanie względem tych ludzi. Więc chodzi mi o to, że ktoś jest katolikiem, to nie znaczy, że jest automatycznie ani zły, ani że jest automatycznie dobry. To, że ktoś jest papieżem, tak samo. Co zrobi, to za to go będzie Bóg nagradzać albo karać. No nie? No to chyba zdrowe podejście i na pewno zgodne z Biblią. No, dobre podejście, tylko katolik to jest... Moim zdaniem też byłem katolikiem i no to jest taka no, nie szara masa, bo i przecież i prezydent i premier i tak dalej, ludzie, którzy niby potrafią myśleć, mogę tego zrozumieć, że no świeccy ludzie tak się uważają za świeckich, no to dobra, tak zostali nauczeni i nie mają czasu, żeby myśleć, ale papież, każdy jeden, teolog, Biblia, czy tam coś innego, to tego nie mogę zrozumieć. No może po prostu inne rzeczy są dla nich ważne niż myślenie. No. Może kochają Kościół na przykład. Tak irracjonalnie. Na przykład, o, Wojciech Cejrowski. On ewidentnie podchodzi emocjonalnie do sprawy Kościoła, do Matki Boskiej, do takich spraw, do sprawy tam gejów, nie gejów, to podchodzi emocjonalnie tylko, a nie jakoś rozumowo. On tam nie rozkminia, czy tak było, czy nie było, tylko ja tak czuję, kocham matkę i o, już. To jest jego podejście. No, może mieć taką, ale ja bym wolał się kierować rozumem. Na przykład ja lubię rozum. O. A to w sumie dobry i właśnie też trafiłem chyba dzisiaj nawet wcześniej na tą akcję z jakimś tam nie wstydzę się Jezusa, z tymi medalikami, to tam... O, to dalej jest? I jak zobaczyłem, jacy ludzie, no, celebryci i tak dalej, to są no, zaangażowani, nie wiem w jaki sposób, no w każdym razie reklamują to, bo inaczej chyba nie można nazwać. No. To jestem w szoku faktycznie, że bój się toczy konkretny. Hmm. Dobra, okej, dzięki na telefon, bo tutaj ludzie dzwonią, to jeszcze, żebym zdążył pogadać z innymi. Okej, dzięki. Na razie, dzięki. Dobra, był komentarz. Słuchacie wieczorów odwykowych na żywo, wszystko jest i gadamy sobie o tym, czy Bóg jest na Cyprze i ciekawe, czy o papieżu coś będzie, czy nie będzie. Oskar, cześć. Cześć, Martinie, cześć. No. Wiesz co, no ja chciałem pierwsze może o tym Cyprze, nie? No. No ja myślę, że tam Bóg działa, tylko nie do końca jestem przekonany, czy wszystko to, znaczy, mi się jedna rzecz nie w tym całym kryzysie nie pasuje. O, może ty czy coś na co, to co dokładnie? Na to pomyślisz. Konkretnie chodzi o to, że jak na razie, to w całym tym kryzysie najwięcej w dupę dostają ci, którzy postępują w porządku. Nie ci, co biorą, dostają na razie w dupę, tylko w dupę dostają ci, co prawda im jest zabierane, no nie? Ci, no, co... ale dlaczego myślisz, że to oni są, znaczy, że którzy są bardziej winni? No bo popatrzcie na przykład na taki Cypr. No. Na takim Cyprze no, podatki jak na razie nie były, no, nie było w zasadzie raj podatkowy, prawda? No. Ludzie sobie tam lokowali pieniądze, i jedyne, co by można było powiedzieć, to, że zadłużali się, żeby, prawda, no, realizować socjal. No, nie? No właśnie, skąd się wziął ten dług, nie? No, zgadza się, wziął się ten dług, czyli de facto w tym momencie kto stracił na tym? Przecież ci, co brali socjal, to oni prawdopodobnie na kontach nie trzymali pieniędzy, żeby, prawda, nie, gdzie teraz trzymali? Ktoś im no, zaraz, czekaj. Chodzi o to, że ci, co biorą socjal, to oni nie mają kapitału, żeby go trzymać na koncie, bo biorą socjal, no nie? Wiesz co, ja z tych ludzi, co biorą socjal, ci, co trzymają na koncie, no?
ci, co trzymają na koncie, to są raczej tacy, którzy no, gdzieś zarabiają te pieniądze. A, o to chodzi. No nie? No tak, czyli, ale to... Czyli kryzys bije bardziej w tych, co pracują i zarabiają, niż w tych, co nic nie robią i biorą tylko. No na razie tak. Na razie to nie jest jeszcze kryzys. Przecież no tak, to są ostrzeżenia. No tak czy inaczej w tym momencie no bardziej to bije po tych pracujących. Oczywiście się to w końcu skończy na pewno na... No ci pracujący to zawsze sobie gdzieś tam jeszcze schowają, choćby pod poduszką i się jakoś zabezpieczą, natomiast ci, a poza tym umieją pracować, to jest bardzo ważne, no. że w latach powiedzmy no naprawdę ciężkich, to umiejętność sobie poradzenia będzie kluczowa, a nie to, że prawda się, no się tak, coś wiem, ma. No ale ty tak łączysz bezpośrednie przyczyny z bezpośrednią konsekwencją, ale ja się zastanawiam, czy to nie jest kara za jakieś inne rzeczy, jakieś moralne na przykład, jakieś bardziej takie, wiesz, niekoniecznie finansowe, że to nie tylko jest to jest konsekwencja wyborów finansowych, postępowania w przeszłości, ale no to nie musi, Bóg nie musi karać tylko za finansowymi tymi jakimiś tam karami, za finansowe błędy, o. Zgadza się, to mogą być inne kwestie i nawet to całkiem nieźle pasuje, dlatego że Hiszpania moim zdaniem no to jest jeden z takich krajów, w każdym razie o ile kinematografię można powiedzmy oceniać, no tak. Kraj po kinematografii można oceniać, to jest to kraj dosyć taki luźny seksualnie, na przykład, no, tak. Prawda? Jeżeli chodzi o traktowanie, wszystkie zboczenia, prawda? Takie jakieś... Znaczy, tak, ja z tego co ja wiem, ten kraj jest podzielony na dwie części. Trochę jak w Polsce, ale tam według innego podziału jest. Że połowa to jest właśnie wszelkie zboczenia, tam jakie tylko się da, wolność, super własne zasady i tak dalej. A druga z kolei jest katolicka, taka starokatolicka, wiesz, no, taka. No to w sumie jedno i drugie jest takie. No właśnie, jedno i drugie, dokładnie. No, ale faktycznie te kraje, które pierwsze zaczęły bankrutować, to są właśnie takie kraje, które mają bardzo, no powiedzmy, takie dziwne zasady i dziwne traktowanie pewnych rzeczy. No widać, że to, co się Bogu w Biblii nie podoba, to one właśnie, w tych krajach właśnie się to dosyć mocno dzieje. No jakoś tak, na to wychodzi rzeczywiście, no nie wiem, znaczy w ogóle nie ma tutaj narodu, który jest bez winy, albo takiego kraju, w którym ludzie nie mają jakiegoś narodowego, ogólnego, takiego zła, które wszyscy mniej więcej robią, w różnym stopniu, ale wszyscy robią, no. Więc no, każdy chyba dostanie się, ale... po kolei. Ale faktycznie te kraje, gdzie jest powiedzmy duża przewaga protestantyzmu, to jest tam troszkę lepiej. No. Ale ja bym jednak nie wiązał samego protestantyzmu z tym, jak się powiedzmy, jakie są powodzenia no, powiedzmy finansowe danego kraju czy coś takiego, bo mi się wydaje, że w protestantyzmie też można zabrnąć w fanatyzm. Pewnie. Prawda? I ja myślę, że to jest kwestia bardziej tego, jak upowszechniony jest dany kościół, dana religia. Jeżeli jest duża konkurencja, to myślę, że to wychodzi na zdrowie ogółowi. To prawda, no, wolność jest lepsza oczywiście, ale tak. Ja się tutaj upieram, że Bóg nie patrzy na instytucje, tylko patrzy na ludzi, ich postępowanie. No tak, ale jeżeli jest wybór, to ludzie są zmuszeni do tego, żeby samemu wybrać. Natomiast jeżeli jest jeden, powiedzmy, czyli są zmuszeni do myślenia, no nie? Muszą myśleć. Co jest przyczyną, a co skutkiem. No, równie dobrze można powiedzieć odwrotnie, że jak ludzie chcą wybierać, to jest wybór. Jak nie chcą wybierać, to nie ma wyboru. No tak, to trudno powiedzieć, które jest pierwotne, no nie? No ja myślę to, że ludzie nie chcą wybierać, no. Bardziej. Ale co do... Ja tu mam ściągę jeszcze. Co do papieża jeszcze. O, Franciszka. To, tak, Franciszka. Ja mam, powiedzmy, tak mi się zmienia. Co godzina mam inny pogląd na jego temat. Prawda?
Bo na początku to ja sobie tak myślałem, że to, prawda, będzie niedobry papież, bo socjalista. Ale ja sobie pomyślałem, że papież w zasadzie powinien być takim, może nie tyle socjalistą, co właśnie on powinien być taki, żeby chciał być ubogi, prawda, że no, powinien być powinien naśladować Jezusa, prawda? Już pominąwszy fakt, że w ogóle nie powinno być papieża, tak? No, tak, ale jak już jest, to powinien, no jeżeli chce być, prawda, chrześcijaninem, chce być tam biskupem, prawda, no to powinien naśladować Jezusa. No tak. I myślę, że jeżeli papież jest taki, który otwarcie mówi, że, prawda, trzeba dawać biednym, że trzeba pomagać chorym i tak dalej, no to jest dobry papież. To jest dobry... No zależy, bo oczywiście, że jak mówi, że trzeba pomagać biednym i tak dalej, to ja nie mam problemu z tą częścią. Niech więc daje wszystko, co ma tym biednym. Tak, tylko. Że on jeszcze oprócz tego mówi, że trzeba komuś zabrać najpierw. To znaczy, nie mówi, tylko tak w podtekście jest. To znaczy ja nie słuchałem tego, co on mówi jakoś dokładnie, no, ale szczerze mówiąc to jeszcze nie usłyszałem jego jakiejś wypowiedzi w kwestii popierania jakiejś ideologii, natomiast samo to, że trzeba pomagać, to jak najbardziej popieram. No to pewnie, tylko że trzeba pomagać. Tak, swoimi pieniędzmi i swoim czasem i swoją pracą, tak, znaczy, a nie pieniędzmi innych i czasem innych i pracą innych. Dopóki papież kieruje słowa, że trzeba pomagać, jeżeli te słowa kieruje tylko do katolików, i jako ludzi, to bardzo dobrze. Natomiast jeżeli kieruje te słowa do rządów państw, to bardzo źle. No ja nie widzę różnicy tutaj. Jest różnica, dlatego że rządy państw, jak pomagają, to nie za swoje pieniądze, bo rządy nie mają, nie wytwarzają pieniędzy, prawda? Więc też nie z własnej woli, tylko idą za wolą większości ludzi, tych, którzy ich wybrali. No więc tak naprawdę wola ludu decyduje. No tak, ale to większość, prawda, tłamsi mniejszość, nie? I tam jak rząd, no to wiadomo, o co chodzi, no nie będziemy tutaj w każdym razie nie wiem, czy ten papież, zobaczymy, co będzie. Ja myślę, że w ogóle znaczenie papieża jest mizerne w tym momencie i rządy się to już, prawda. To już nie są te czasy, żeby rządy się patrzyły na to, co papież powiedział. Ludzie się cieszą tym, że, prawda, ci wierzący się cieszą, katolicy, że tam papież ha, bo przyjechał. Celebryta super, nowy. Prawda, celebryta, nie? No tu, to tam, właśnie tam, to coś papież, tak, co za różnica. Tak, dobra, okej. Okay. Nawet na tym samym stadionie. Ja natomiast, ale to może na przyszły odcinek zaproponować chciałbym taki temat, bo już jak będzie. Druga osoba, no ja wierzę, że będzie. Druga osoba już mi mówiła o reinkarnacji. Podobno gdzieś na National Geographic uleciał odcinek, czy też w internecie taki program o chłopcu, który jak tylko zaczął mówić, to zaczął mówić o swoim poprzednim życiu, podał nazwę wyspy, na której mieszkał i całe życie swoje opowiada i w dodatku jeszcze nawet mówił, w jakich okolicznościach umarł. I jest to o tyle ciekawa sytuacja, że w zasadzie trudno powiedzieć, znaczy ja nie potrafię tego może nie tyle pogodzić, ale jakoś oprzeć o Biblię coś takiego. No jak to nie? No przecież ile to jest przypadków w Biblii, kiedy jakieś tam duchy przez ludzi mówiły, zapowiadały im różne rzeczy. No przecież przypadek taki w Dziejach Apostolskich, co jakaś dziewczyna miała ducha wieszczego i kupę pieniędzy swojemu pracodawcy przez to dawała. Czyli uważasz, że to duch wieszczy jest, tak? Nie, no ja nie znam tej sytuacji, mówię, że to z Biblią się w ogóle nie kłóci nijak. To jest... No, to było od zawsze. Z Biblią, Biblia o tym też mówi, że takie rzeczy bywają. No nie, bo to jednak to wskazuje wyraźnie na jedną konkretnie żyjącą osobę, czyli tak jakby jednak było, ja nie mówię jakie, ale połączenie pomiędzy, prawda, tymi, którzy żyją, no powiedzmy, tą żyjącą osobą nową, a tą osobą, która umarła ileś tam lat wcześniej. To już wyciągasz wnioski, a same fakty bez wniosków są takie, że chłopak ma informacje, których nie może mieć. I to jest tyle, co wiemy. Tak, ale czekaj, bo te informacje on ma
które dotyczą jednej konkretnej osoby z przeszłości. On nie ma informacji, prawda, dotyczące iluś tam ludzi, tylko ma jedną osobę. Czyli jeżeli jakikolwiek duch zadziałał i powiedzmy przekazał mu te informacje, to duch musiał chcieć przekazać tylko tą dotyczące tej jednej osoby, no nie? No tak, dokładnie. Więc albo duch nie chciał przekazać więcej, albo więcej nie wiedział, no nie? No, także tutaj jest, no moim zdaniem troszkę dziwne to jest, że powiedzmy, jeżeli to był pośrednik, to że ten pośrednik, prawda, się ograniczył do jednej osoby. Znaczy, co cię dziwisz? No to, że demony kłamią, czy to, że kłamią umiejętnie? Czyli z tego wniosek ty wyciągasz i tego ja właśnie oczekiwałem, że to jest, że takie coś jak powiedzmy uczucie déjà vu w takim szerszym aspekcie, to jest kłamstwo demona. Ja właśnie takiej nie, odpowiedzi oczekiwałem. Nie, czekaj, nie déjà vu jeszcze. Znaczy déjà vu ci nie daje żadnych nowych informacji. To jest takie wrażenie tylko, ale nie wiesz czegoś, wiedziałeś... No, ale w takim szerszym aspekcie, no bo to jak to nazwać? Nie, to jest co innego, no nie mieszajmy dwóch różnych rzeczy. To są informacje z zewnątrz, których on nie wiedział wcześniej. To nie jest coś, że wydarzyło ci się, ja już to kiedyś widziałem, ale mówisz po fakcie. Nie, to jest przed faktem. I to jest już zdecydowanie jakieś źródło informacji zewnętrzne. Zgadza się, no on się w ogóle trochę dziwnie, ja tego programu nie oglądałem, ja szczerze mówiąc chciałbym to zobaczyć, bo jestem ciekawy, jak to dziecko powiedzmy teraz żyje, w sensie czy jest dzieckiem, no bo człowiek jak zaczyna mówić i mówi o tym jak umarł, prawda, opowiada ze świadomością, no to tak kurczę dziwnie to wygląda. Ja nie wiem, czy to dziecko ma tożsamość swoją własną nową, czy on się czuje faktycznie tą osobą, która tam kiedyś umarła, nie? Co ja najprawdopodobniej bardziej wierzę w to, że se po prostu chłopak jaja robi, niż że to są jakieś tam duchy. Ale te fakty są sprawdzone podobno, nie? W końcu ktoś program na tym robi. Znaczy, powiesz, jak zaczynamy sprawdzać, to się okazuje, że nie wiemy, kto to zrobił, kto tam był na miejscu, jak to jest udokumentowane. I nie można sprawdzić tego, nie można znaleźć tego chłopaka, nie można z nim porozmawiać. Nie wiemy też, co on robił wcześniej, czy się z kimś tam dogadał, czy coś. Tak naprawdę się nie robi porządnie takich badań, przeważnie, tylko się robi po to, żeby pasowały do artykułu. No co mam zrobić? Jaki artykuł? Że chłopak próbował wszystkich nabrać? Ale wiesz, ja przyjmuję, że powiedzmy artykuł jest rzetelny, przynajmniej to, nie? No bo jeżeli jest artykuł nierzetelny, to w ogóle nie ma sensu na ten temat rozmawiać, bo to można, wiesz, no sobie wymyślić cokolwiek na temat rozmowy, nie? Znaczy ja wierzę, że ten, kto spisywał, wierzył w to, co tam widział, ale rzetelność dla mnie polega na wgłębianiu się w temat i sceptycyzmie. Jak ktoś podchodzi niesceptycznie, to gorzej. Poza tym, wiesz co, ja bym wolał mieć jakieś konkretne tam fakty, móc popytać. Ja tylko tak rzuciłem, ja sam nawet nie wiem konkretnych faktów, dlatego, że temat po prostu, no mi kolega opowiedział przez Skype'a, że taki program oglądał i tak, mnie to zainteresowało, nie? Ale nie wiem, widzisz, bo to i tak czy inaczej, gdyby nawet tak było i było to autentyczne, żadne tam oszustwo, to niekoniecznie to jest argument, że jest reinkarnacja, bo to równie dobrze i do Biblii pasuje, której mowy nie ma o reinkarnacji, więc ludzie sobie dziwnie te dowody znajdują. No, ale właśnie o to mi chodzi. Mi chodzi o to, jeżeli faktycznie taka sytuacja ma miejsce i chłopaczek nie kłamie i faktycznie albo czuje się, że jest osobą, która umarła wcześniej i nie, że powiedzmy pamięta jakieś tam, ale ma świadomość tak jakby być, że jest, że to, że on się nie urodził teraz, tylko tam wcześniej żył, prawda? No. Jak Jezus z Podopola znany. No, coś takiego, prawda? W jaki sposób, chcąc, prawda, uznać, że taki fakt jest, a jednocześnie nie wymyślać, prawda, że nie dopisywać do Biblii jakichś tam teorii, które są zupełnie głupie, prawda? W jaki sposób to Biblia tłumaczy? Zostawmy nie? temat. Starczy na dzisiaj. I tyle. Jeszcze ktoś mi zadzwoni na koniec. Dobra. No to trzymaj się. To do następnego razu. To był Oskar. Fajnie było go słyszeć.
i wieczory odwykowe prowadzi też, bo fajnie. No, długo gadacie, mówi Hos. Hos w ogóle fajnie dzisiaj gada. Na przykład mówi, ludzie wierzą w kosmitów, ale że czas się załamuje, to raczej nie uwierzą. No, ludzie wierzą dziwnie. Hej, jeszcze raz ten gość, co był na początku. Hej, słuchaj, ja tylko chciałem się coś zapytać. Na czym polegają te pocztówki, które chcesz, żeby ci wystały? To jest taka normalna pocztówka, czy tak, za nią... Pocztówkę chcę. Aha, okej, bo chciałem tutaj zasponsorować to, ale czemu tu nie ma opcji SMS-a? Jesteś nowy, a ty jesteś nowy słuchacz taki? Czy to znaczy, tam, powiedzmy, że nowy. Słuchałem cię na kontestacji wiele razy, więc nie jestem no bo taki patrz, mi chodziło o to, że kupę ludzi słucha od lat czasem odwyku. I tam jak przyszło coś zrobić konkretnego tam, to kurde, nikogo nie było. I tak mnie to jakoś wkurzyło. No bo to jest oczywiste, no ludzie mają słomiany zapał. To jest tak jak w komentarzach, że uwolnijmy Polskę, walczmy, ale co do czego, to dupy nie ruszą na protest. Dokładnie. Tylko tak na internecie. Dobra, to tak. Co o to chodziło z widokówką? A powiedz mi, dlaczego tu nie ma czegoś takiego jak dla idioty, napisane na przykład zasponsoruj SMS-em odwyk? Nie da się SMS-em, poza tym to jest, to jest chore. SMS-em, te płatności SMS-owe działają tak, że połowa, mniej niż połowa trafia do tego, do kogo wysyłasz, a drugą połowę więcej nawet biorą operatorzy. No dobra, no to sumujmy tak, że na przykład ja cię 50 zł oferuję, tak, a wyślę SMS-a za 60 czy za 70, wtedy ci obetną. Musiałbyś za 120 wysłać, żeby to było 50. No to wyślę za 120. Ja, bez sensu. Załóż se konto i będzie po problemie. Znaczy mam, tylko nie bardzo mi się tym obsługiwać, bo jestem nowicjusz w tym, przyznam szczerze. W koncie bankowym? No jest to słaby, bo dopiero założyłem niedawno i jeszcze nie łapię. No to dobrze. Nie łapię się jeszcze w tych takich. A co do papieża? No. To nie martw się, on długo nie pożyje. 10 lat, bo ma być ostatni i wtedy ma się urodzić antychryst. A to myślałem, że to on już jest antychrystem. Nie, jeszcze podobno miał być Murzyn. Ale nie. Bo to jest symbolika, to nie będzie Murzyn, tylko to będzie ktoś, kto ma pochodzenie afroamerykańskie albo coś. Ale on nie miał. Podejrzewam. Biały. No to może się okaże, że ten, co teraz jest, ma afroamerykański. No ja pamiętam, tak, były takie, kiedy się wszyscy rajcowali tymi przepowiedniami Nostradamusa i mówili, że następny papież będzie skądś tam, a potem będzie czarny. No i nie jest. Wątpię, żeby był czarny. Wiesz, według mnie to naprawdę będzie pochodzenie. No nie jest. To ten miał być czarny. Oj, wyszedł biały, no i co? No że... Nie ma żadnych prorocz Nostradamusa. Znowu następne pierdoły jak koniec świata 2012. Nie, no też się z tym zgadzam. Nic się nie sprawdza. Ale patrz, pomyślmy logicznie, może Bóg nam chciał zrobić kawał i wziął białego. Też prędzej Nostradamusowi, albo tym kretynom, co myślą, że czytają te jakieś dziwne rzeczy i nagle wiedzą, kto idzie papieżem. No, też tak uważam, głupota. A druga sprawa, no... Wiesz, według mnie to za bardzo ludzie biorą do siebie i tych kosmitów, i to wszystko. Najlepiej pójść do kościoła, poukładać sobie wszystko w głowie, zacząć od siebie, według mnie, bo no jak człowiek nie jest poukładany, to nie powinien pomagać innym, a tym bardziej mieszać w sprawy religijne. To jest mądre, żeby zrób porządek w swoim życiu, zanim zaczniesz w drugim tam pomagać, tak, a co mieszać do tego, im więcej. A co do tego chłopca? Mi się wydaje, że... No jednak on jest opętany, wiesz, znaczy jest, tylko że trzeba brać nakład na to, że jest dużo, jest mnóstwo tych takich niby rzekomych opętań, a tak między Bogiem a prawdą to ja oglądałem tylko jeden film, w którym wierzę, że ta osoba była opętana, reszta mi się wydaje po prostu czystą taką... Parapsychiczną. Tak, parapsychiczną, wchodzącą w takie najpłytsze... Jak to się nazywa? Boże, sfery mózgu. A, że takie fizyczne. Albo tak, fizyczne. Że... No, bywa. No właśnie to jest czasem trudno rozróżnić i to jest ten problem. A patrz, ja jestem trochę już w innej rzeczywistości. Jestem półprzeźroczysty. Od dołu, widzisz? No, to coś znaczy. Tak, jesteś duchem, jesteś... Jestem, jak to... tak. Jak przechodzę to w świat duchowy czasami. Tak, albo jakby to powiedzieli ci od kosmitów, to przechodzisz w piątą gęstość.
Gęstość mi zmalała od dołu, patrzcie, jestem rzadki. Dobra, dzięki, wystarczy. No, dobra, na razie, miłej na razie. Dzwonię jeszcze za tydzień, to jest fajne. Dobra, będę dzwonił. Na razie. Okej, okay. Widzicie, rozrzedziłem się i to jest znak, że pora kończyć i zjeść obiad. Fajne są te wieczory odwykowe, no kurde, jednak tego brakowało. Wpadajcie na odwyk, polecajcie innym, niech przychodzą tutaj tłumy. Można posłać naprawdę różnych punktów widzenia, nie? I pogadać o... No, każdy ma tutaj, jak widać, inne poglądy. To nie jest naprawdę portal dla katolików, to nie jest portal dla ateistów, ani portal dla antykatolików i antyateistów. Absolutnie nie jest. I to jest fajne, bo to jest naprawdę jedno z najlepszych miejsc, gdzie można pogadać z ludźmi o różnych poglądach, bez tej wrogości, nie? Bez tego, że ktoś tam będzie ci tam rzucał kamieniami na ulicy, tak jak ktoś mówił, no tutaj, że się tam... Nie, to jest fajne, nie? No, więc fajnie, że są wieczory odwykowe. Za tydzień będą następne, będzie odcinek tak jak teraz był na tej samej zasadzie, będzie działać. Wpadajcie na żywo, fajnie jest na żywo. No, jak się nie da, to będzie zawsze odcinek na stronie nagrany i tak. To można wejść, przeczytać, ale to nie to samo. No to... Tyle. A, jak chcecie, żeby odwyk był, to przypominam, widokówka, bo nie będzie następnego odcinka, jak nie dostanę. Sorry, nie ma. A jak chcecie, żeby był w ogóle na dłużej ten odwyk, to sponsorujcie od czasu do czasu, żeby no stykło, bo jak nie styknie, to sorry, no wie, ej, ja mam co robić w życiu, nie? Mam czym zarabiać, sobie. Nie ma problemu w ogóle. Nie, no jest problem, bo uważam, że to gadanie o Bogu, o Biblii, nawet jeżeli się mylimy, coś tam nieprawdziwe, coś tam ktoś walnie, nieważne, mylimy się, ale szukamy. I to są ważne tematy. O tym mało kto gada. O tym nie ma programów. Nie ma, nie ma. Odwyk TV, jedyny program na żywo chyba, gdzie można gadać o Bogu w taki luźny sposób, taki ludzki, zwykły. Nie, że przychodzi pastor i namawia na swój kościół przy okazji, oczywiście, bo tak naprawdę ci chce pomóc, ale gdzieś tam w tle zawsze mówi, ale wpadnij kiedyś do kościoła baptystów przy ulicy Długiej 14 i tak dalej. Nie, że taki normalny dla ludzi fajny program, więc by mi było szkoda kończyć odwyk, ale jak nie będzie potrzebny, to skończę. Bo nie chcę, żeby to było takie kiedyś, taka sekta jakaś, że istnieje, bo istniało. Mało kto to słucha, nikomu nie zależy, ale se jest. Nie chcę, nie, to kurde nie, nie może tak być. Nic w życiu nie powinno się tak robić, nic. Jak twoja praca jest taka, że no jest, bo była, to zmień. No może nie z dnia na dzień, może z rozumem, z mózgiem, zaplanuj sobie na pół roku do przodu, żeby, ale zmień. Rób tylko to, co ma sens, to, co pomaga ludziom, to, co jest ważne. Zarabiaj na tym, pewnie, czemu nie, oczywiście, ale rób to, co jest dobre dla ludzi. I to, co dobrze ci wychodzi po prostu. A jak nie, to zmień. Wszystko ma swój koniec i to jest bardzo dobre. Wszystko, nawet dobre rzeczy, nawet te, które wychodzą, mają swój koniec. To dobrze. To bardzo fajne. To na razie. To byłem ja. Ja Jarząbek.